Witam serdecznie na stojaku płytka Son Off i wyświetlacz. Układ to jest pomiar temperatury na 4 DS-ach, DS18B20. Już wcześniej zresztą zapowiadałem ten układ, tą płytkę. To ma być pomiar temperatury do destylarni. Także teraz widzicie, jak będę tutaj lutował ten wyświetlacz, to znaczy się te przewody do wyświetlacza. Wyświetlacz OLED 3,3 V. Pamiętajcie o tym, bo łatwo go uszkodzić. Chyba maksymalne napięcie jest 3,6 albo 3,8 V. Trzeba zobaczyć notę katalogową, ale 3 V to jest takie napięcie pracy wyświetlacza. Teraz przylutuję te końcówki, te wszystkie przewody, dokładnie 4, bo jeden przewód to jest masa, drugi plus, tak jak mówiłem, 3,3 V i komunikacja na dwóch przewodach. I także to będzie do przylutowania. Za chwilkę uruchomię tą całą płytkę i pokażę Wam, jak ona pracuje i może konfigurację, jeśli zdążę i film będzie nie za długi. Cały układ mam uruchomiony. Zobaczcie, jak to widać na wyświetlaczu. Może pokrótce, co na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu w tym okienku, tutaj gdzie się ta temperatura zmienia, to pokazane są wartości 4 czujników temperatury. Tu mamy 4. Teraz jest 1 czujnik. Tak jak te kropeczki sobie lecą, to jest 1. Tu mamy 2. 3 pomiar temperatury jest wyższa temperatura, bo przed chwilką podgrzewałem to lutownicą. I 4 pomiar był przed chwilką. I także te pomiary się zmieniają. Tu dodatkowo w górnym prawym rogu jest sygnał Wi-Fi. Ja mam akurat maksymalny sygnał Wi-Fi, bo blisko router, a ta jedynka oznacza, że na tej płytce jest jeszcze przekaźnik. Ten przekaźnik można ustawić w cloudzie, by był widoczny w telefonie. Możemy go wykorzystać, nie musimy, ale jest
Ale jest taka możliwość na tej płytce, że można zawsze tym przekaźnikiem sterować z telefonu. Teraz co do telefonu. Zobaczcie, w telefonie tak to wygląda. Tak to wygląda w telefonie. Cztery pomiary. O tak. W ten sposób. Cztery czujniki temperatury. Tak jak mówiłem, ten 27 troszkę go podgrzałem lutownicą, by sprawdzić, czy te czujniki prawidłowo pracują. Wiadomo, że można skalibrować te czujniki w cloudzie, także tutaj nie ma problemu. Tutaj, gdzie jest i, to jest informacja na każdym czujniku ID kanału, na przykład, czy MAC adres, czy moc, na przykład Wi-Fi sygnału. A dodatkowo tutaj na każdym czujniku jeszcze jest wykres. Ten wykres się pojawia w zależności, czy ustawimy na 24 godziny, czy na 7 dni, czy na 30, czy na 90, czy całą historię. Także to jest taki jakby wskaźnik graficzny, co w danej temperaturze się, co w danym dniu, czy w danej godzinie, jaka była temperatura. Także to są poszczególne, tak jak mówię, poszczególne temperatury. Na wyświetlaczu dodatkowo mamy siłę sygnału i pokazany przekaźnik, że można go włączyć i wyłączyć. Teraz może troszeczkę oddalę tą całą płytkę. Tutaj w tym Sonoffie jest jack. I właśnie przez tego jacka są podłączone TDS-y 18B20. One są szczelnie zamknięte. Zobaczcie, odporne na warunki atmosferyczne. Ta końcówka jest, już wam pokazuję, ta końcówka, tu są te cztery właśnie czujniki temperatury. Ta końcówka jest chyba nierdzewna nawet i dlatego nadaje się właśnie do jakichś płynów i za pomocą tych czterech czujników można mierzyć w różnych urządzeniach właśnie temperaturę. A podłączenie jest bardzo proste, bo chociaż ja już tam tutaj mam przylutowane, ale w zasadzie już wam pokazuję. W zasadzie to są tylko cztery. Trzy przewody, przepraszam, trzy przewody, gdzie jest zasilanie. Brązowy to jest plus, niebieski minus, a ten żółto-zielony dokładnie to są dane. I to jest wszystko podpięte. Tutaj już jest polutowane, zaizolowane, ale można te przewody sobie przedłużyć w zależności, gdzie chcemy podpiąć ten czujnik. Wyciągamy tego jacka i możemy w pierwszej kolejności założyć po prostu te czujniki do maszyny, później wpiąć do płytki płytkę. Zobaczcie, tak jest cała oryginalnie zmontowana. Ja przylutowałem te przewody, tą tasiemkę. Tasiemki są zazwyczaj jednokolorowe, białe, szare, różne, a ja tutaj wybrałem sobie oznaczoną kolorami, dlatego, żeby się nie pomylić. To jest bardzo ważne tutaj zasilanie, jeśli chodzi o ten wyświetlacz, bo jest, tak jak mówiłem, jest wrażliwy na złe podpięcie.
Może Wam jeszcze pokażę konfigurację. Chociaż nie wiem, czy zdążę, ale jeśli dioda miga, ta tutaj na płytce, to jakby szuka sygnału Wi-Fi. Oczywiście ten sygnał Wi-Fi jest z mojej sieci. Skonfigurować to bardzo prosto, bo przyciskamy tutaj ten switch na płytce 10 sekund, wchodzimy na stronę internetową 192.168.4.1 i tam w konfiguracji zmieniamy sobie wszystkie ustawienia i ustawienia do clouda, do supli i ustawienia do sieci Wi-Fi. Tak jak mówię, najważniejszą zaletą to nawet nie jest ten wyświetlacz, bo on nie musi być podpięty do tej płytki, chociaż dobrze jest dobrze zobaczyć, czy ta płytka pracuje, dlatego taki mały wyświetlacz. Główną zaletą jest podpięcie sparowanie, może inaczej, nie podpięcie, tylko sparowanie to z telefonem, wyświetlanie temperatury na telefonie. Także to dobra, no film się długi robi. Konfiguracje, no nieraz żeście widzieli na moich filmach, także taki w sumie taka demonstracja płytki Sonoffa z wyświetlaczem i z czterema czujnikami temperatury. Maksymalnie z tego co się orientuję, to 8 czujników temperatury można podpiąć. Każdy czujnik temperatury, jeszcze tak na koniec powiem, że ma swój tak jakby adres i jego trzeba sparować właśnie z konfiguracją, a tu jest wgrany generik. Tak, jeszcze dla tych, którzy się interesują sterowaniem i suplą, to co na moim kanale. Dobra, dzięki za uwagę, pozdrawiam. Ten układ jest kompletny, chyba że jeszcze tutaj coś będzie sobie zamawiający życzył do tego układu. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.